Siemano, z tej strony Gorek, standardowo z... Malinowy! I no dzisiaj tak będziemy sobie tutaj nagrywać, chcemy wam coś pokazać. Malinowy coś tutaj sobie załatwił, taką pierdołę. A tu zegareczkiem, już mogę się odwrócić w tą stronę? To mój taki Maryciu. Mój rozwalony pikadorek, a tutaj mamy coś takiego, mogę? Co możesz? Odwrócić się? Bo ja jeszcze się nie patrzyłem na twoje cudo. A, czekaj. Czyli teraz będzie taka muzynka. Muzynka! Taradam-dam-dam-dam! My ding-ding-dong! Oh, you touch one, tra-la-la, czy jakoś tak, dobra, ważne. No, Alina opowiada, ja nie będę odpowiadał. Dobra, tam... Emperor, to jest Emperor. Wsiądźmy, wsiadaj no. Bez wątpliwości, Emperor, moment. Znowu? Zamknij się, opowiadam o swoim samochodzie, tak, nie pyskuj mi. Znowu chciałem wsiąść od strony kierowcy, bo tutaj ja wsiadam od strony... Jesteś downem. Emperor, oj... Leję na ciebie. Ma dziki, ma importy. Jest to chyba pierwszy na serwerze. Na pewno pierwszy, chyba pierwszy, nie wiem, dla mnie to. Przejdźmy się kawałek, pokaż, opowiesz jak to się zmieści. Kawałek tylko po PC. Oczywiście. Wii byś zamknął. Nie umiem. Shoot the go. A dziwne, że jakieś prawa autorskie na mnie wyrąbały. Pozdrawiam Wojnara, mam z niego bekę dzisiaj. Straszną. Czat wyłącz. O, dobrze, że mi powiedziałeś. W którym to było? F7 chyba. Tak, dziękuję. Masz trochę lagi, więc uważaj, ale tak to ładniutki tutaj. Ale no właśnie dlatego nie chcę jeździć na odcinkę. Kawałek tylko stąd i jedziemy już pod domek z powrotem. No tak, ja tutaj wyjadę na autostradę. Właśnie, później go musimy ochrzcić. O nie. A nie, nie chcę go ochrzcić, bo nie chcę mi się go później naprawiać. Ładny, no przebieg jak widać też ładny. Zrobię zbliżenie na przebieg, jak będziemy, ja będę nagrywał. Znaczy, będę montował. Nareszcie się chce to zmontować, nie to, co było w pierwszym sezonie. Nauczyłem się wreszcie. Tu ładnie, wszystko pięknie. Gór programista amator. A to, czekaj, jak to było? Ator... Jaki aktor? Fajnie nim dosyć zarzuca. Dwa. Ator rzeczny jest niebezpieczny. Pozdrawiam, BTKJ. Wyjdź. Pewnie teraz nas padnie oglądają się o te wszystkie 28 subów, bo... Wyjdź. To fajnie 30. Było. 30? Dzisiaj ci wysyłałem SS-a, bo się jarałem jak pies. Ty się zawsze jarasz jak pies. Jakbyśmy nagrywali Minecrafta, to byśmy mieli już 300. Taka prawda. Życie. O, zaraz idziemy nagrywać Minecrafta. O, dobrze, to dobry pomysł. Wchodzimy do domku, Marina. Nie pyskuj, zaraz. Ja już jestem w środku. No czekaj, dziki muszę zapomnieć. Ja tu chcę do mojego pokoju, zamknij ryj. Telewizorek! Ja to muszę kiedyś odkupić mój stary domek w FC. Ale nie, nie chcę go, bo zamknęli mu szopak. Shoot does go. To jest mój pokój, zacznijmy od tego. Ty możesz ewentualnie na kanapie spać. Patrz, taka idealna kanapa na twój rozmiar. Weź tutaj tam. A ja chudy jestem. Ja chudy. Kurwa. Mieszkasz u mnie, to już znoszę, ale nie, żebyś te swoje czasopisma rozpierdzielał po całej podłodze, no bez przesady. Zamknij mordę. Xbox mój stoi? Mój. PlayStation 4. Moje. Xbox kwadrat 10. X klocek 20. To jest TD500. Pegasus, zamknij mordę. Dupy nie możemy umyć. Nie umiem dupy myć. W ogóle patrz, jakie to oszronione jest. Co? Nie mogę dupy! Nie mogę dupy umyć! Hajsy co robić? Boże, chodź tu. Ja tu wstawię na hajsy. Ja tu wstawię na hajsów. Idiota. Hejterów mam. Ej, patrz. Igor. Idź do sypialni. No jestem.
No. Idź przed telewizor. No jestem. O lol, ale beka. Ej, chodź no. Patrz się w mikrofale. I patrzcie tak jakby w dół. O w dupę. To jakbyś ty siedział, jak ja bym ten, żebyś mnie kontrolował. O w dupę, znaleźliśmy ciekawostkę. O w dupę, idź tam jeszcze raz. Jest kurwa jest taki jak pani osiedlowa monitoring. Znaleźliśmy ciekawostkę, podsyłam to do Willi Xtreme. Pewnie to już teraz znalazł. Da do dupy. Ale to jest na serwerze, idioto. A ja to od GTA się różni. Też prawda, przepraszam. Ej, drzwi mi zabijają! A, dobra. Kurwa szmato, wypierdaj. Kurwa, dzwoń do IKEA. Kurwa, dzwoń do IKEA. Na gwarancję to bierzemy. Ewelinka, włączaj niskie ceny do IKEA. I teraz takie włączone niskie ceny! Jak to dasz, to ci jedzie normalnie przez monitor. Czemu tańczysz u mnie w samochodzie? Co mówisz? Tańczysz u mnie w samochodzie. Bo mogę. Nie mogę, mogę. Bo mnie stać. W ogóle ciekawa sytuacja. Dodali ciekawą sytuację i Rafi już sobie nie połowi na kutrach. Czemu? Spójrz pod F1. Ładna blista. Zaktualizowano kod od połów zarobionej kwoty. Lotniska zmieniają się teraz codziennie. Łowiska zmieniają się teraz codziennie. Aha. Jedź pod dom diesla jak możesz. A i tam niżej jest, że będzie drugi stopień czy coś takiego. Jeśli dobrze oczywiście zrozumiałem, że będzie drugi stopień nurka. Czekaj, warsztat polskiego nowym 4-4-wiskowym. Dobra, idziemy jechać. O właśnie, sprzedaję domek na osiedlu. O chodź, podjedź pod dom diesla. O, dom diesla. O, teraz tutaj mieszka. No. A to już przeprowadził się od bazy Asa. A to już baza Asa jest już po tym, po bazie Asa jest teraz. Znaczy, bo Tijek odszedł do syndykatu. Aha, i on teraz dał bazę na syndykat. Nie wiem, czy ma, czy nie ma. Ja bym na miejscu Tijeka sprzedał tą bazę. Chociaż nie, bo tam ma... Nie. Tijek na pewno tej bazy nie sprzeda, bo Tijek lubi bardzo samoloty i za bardzo nie ma drugiej takiej bazy, gdzie można właśnie te samoloty trzymać. No bo taka prawda, bo tam jest ciul hangaru. No taka prawda w sumie. I te blisty tutaj, te... Ale on ma tych... To są wszystkie jego fury? I nie wiedziałem, że on ma taki dobytek. Znaczy to nie jest wszystko jego, bo tutaj, jak widzisz, tu jest urozmienione na gangi, to jest na przykład wota. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest wota. Ten bullet jest chyba jeszcze wota i nie wiem, czy to jest jego... Czekaj, zobacz po rajce. Ale nie wydaje mi się, tak, to jest jego. I ten bullet jest jeszcze wota. Chyba. Znaczy, no, chyba na pewno, bo z Walerinkiem dzisiaj gadałem, a Walerinek się pojednał z Wotem. Co ty gadasz? Pozdrawiam Walerinkę, pozdrawiam Wota, pozdrawiam Diesla, pozdrawiam Wojnara, pozdrawiam Marianka, bo to fajna szwaga. Pozdrawiam. A się denerwuję, bo ja w akcji napisałem do niego, on powiedział, że nigdy go nie sprzeda tego kometę, jest nas bulwersowany w tym momencie. Nie wiem, kurwa, co on, jabłka rozwozi, że ma takie skrzynki ten na tym? Może, może. Ej, bo ja stąd jadę. Fajnego ma bardzo tego Sandkingu. Wolałbym jego Banshee. Banshee to ma brzydkie. Znaczy o gustach się nie gada, ale mi się osobiście to Banshee nie podoba po prostu. Bo taki kolor żółty, ma. Żółty do dzików po prostu nie bardzo. No tak, ale chodzi o to, że zobacz, to Banshee ma jakiś przebieg, chyba 20 coś kasz. Nie wiem, nie pamiętam jeszcze, albo 90, nie pamiętam. Ja dawno w ogóle nie oglądałem Maxiego. Życie. Ty, ja jaki zrobiłem specjal na 100 subów? Ja tak się już zastanawiam. Ty, dobra, kończymy, bo tak za... Specjal to możemy zrobić, jak będziemy mieli 100, a nie kurwa 30. Dobra, dobra. Ja już kończę tutaj. Na razie. Ja się z wami żegnam. Cześć.